Partnerem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF. Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa w portalu informacyjnym BIA24. Jesteśmy w Świętojańska Office Center, a dzisiaj po wyborach goszczę w studiu dwoje nowych posłów. Pani Aleksandra Szczudło i pan Paweł Krutul. Pani Aleksandra Szczudło z PiS-u, a pan Paweł Krutul z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy z Wiosny. Pani Aleksandra, rozumiem, że jest przedstawicielem Solidarnej Polski. Tak, dokładnie. Powiedziałem na plakatach, że była pani z panem Patrykiem Jakim, z ministrem Ziobro również. Jak pani sądzi, czy to, że oni byli z panią na plakacie, to miało wpływ na pani wybór? Oj, myślę, że na pewno. Myślę, że tak naprawdę to wsparcie przedstawicieli Solidarnej Polski bardzo dużo mi pomogło już w ubiegłym roku w kampanii samorządowej. Myślę, że prawdopodobnie głównie to wsparciem, ponieważ w ubiegłym roku, kiedy zdecydowałam się na start w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, to tak naprawdę jeszcze nie uczestniczyłam w życiu publicznym, był to mój pierwszy start i myślę właśnie, że głównie to wsparcie przedstawicieli Solidarnej Polski pomogło mi w zdobyciu tego mandatu, a tutaj już kontynuacja, trochę poszłam za ciosem. Była pani już znaną osobą z pracy w Sejmiku też, także nie tylko ci dwaj panowie, czy też więcej panów Solidarnej Polski. Tak, to prawda. Natomiast w wyborach samorządowych ja startowałam z takiego miejsca bardzo niebiorącego, że tak powiem. Było tak. To ósme dalekie miejsce, więc wtedy to było dla mnie ogromne zaskoczenie. Nie przewidywałam, że zostanę wybrana, że otrzymam ten mandat radnej Sejmiku. Tak się stało, natomiast to też pokazało, że ludzie głosują po prostu na daną osobę, na konkretną osobę, że miejsce tak naprawdę nie ma znaczenia. No i te wybory tutaj parlamentarne również tego dowiodły, ponieważ startowałam z ostatniego miejsca. Z ostatniego miejsca, a wynik znakomity. Tak. Pan Paweł natomiast startował z pierwszego miejsca. Tutaj można było się spodziewać, ponieważ lewica w sondażach była dosyć wysoko. Właściwie można było powiedzieć, że było to w wielu sondażach, było wiadomo, że przynajmniej jedno miejsce tu, w województwie podlaskim, będzie na Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale pan nie jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan jest z Wiosny. Przede wszystkim dzień dobry Państwu i chciałem posłance pogratulować wyniku, super wyniku z ostatniego miejsca, także jeszcze raz bardzo gratuluję. Tak, ja jestem regionalnym, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, z partii Wiosny Biedronia. I jak Państwo dobrze o tym wiecie, trzy ugrupowania się połączyły przed wyborami. Stworzyliśmy Ogólnopolski Komitet Lewicy, partii Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i partii Roberta Biedronia, co okazało się sukcesem, dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o co będziemy dalej robili, chcemy, żeby te ugrupowania stworzyły przede wszystkim teraz do 12 listopada, kiedy mamy pierwsze posiedzenie klub poselski i trzymam za to bardzo mocno kciuki, żebyśmy stworzyli jedną partię lewicową w naszym kraju i wszystkie ręce, że tak powiem, na pokład, żeby nam się to udało i liczę na to bardzo. Dobrze, ale o polityce nie będziemy za dużo rozmawiać. Natomiast chciałbym zapytać, czy pani już była w Sejmie, tam, w tym miejscu, w którym będzie pani przez najbliższe 4 lata podejmowała te ważne decyzje? Tak. Byłam już. Dla nowo wybranych posłów, dla posłów 9 kadencji odbyło się szkolenie w Sejmie. No rzeczywiście. Połączone z wręczeniem zaświadczeń o wyborze, o ile pamiętam dobrze, bo widzieliśmy też Państwa. Tak, połączone z wręczeniem zaświadczeń. Jeżeli chodzi o sam budynek, dla mnie to jest nowe doświadczenie bardzo, ponieważ ja jeszcze nie była pani wcześniej? Nie. Nawet na wycieczce szkolnej? Na wycieczce szkolnej nie miałam okazji, tylko z zewnątrz widziałam, także. Także doświadczenie bardzo takie, ogromne przeżycie na pewno. No jeszcze tych korytarzy trzeba tam się nauczyć. Tak, trzeba
trzeba na pewno poznać cały budynek. Ale to szkolenie, przepraszam, czego dotyczyło teraz? Może pan Paweł? Bo pan też był na tym szkoleniu, tak, razem. To oczywiście, tak, byliśmy razem, wszyscy nowo powołani, mieliśmy dwudniowe szkolenie. Dotyczyło technikali głosowania, jakie są techniki głosowania, nie że jak należy głosować. I tutaj każda z danych sekcji znajdujących się pracowniczych sejmowych nas szkoliła w tym zakresie. Dodatkowo obowiązki posła, jak zachować się powinien poseł. Jeżeli chodzi o miejsca, jeszcze nie mamy przydzielonych, gdzie będziemy siedzieli, siadaliśmy, gdzie chcieliśmy. To dopiero 12 zostaną wygrawerowane tabliczki i zostaną nam przyznane miejsca tam, gdzie mamy siedzieć. Rozumiem, a pani na przykład już wie w tej chwili, co będzie w tych najbliższych 4 latach, czy zostanie pani posłem zawodowym, czy też niezawodowym, czy będzie pani mieszkała w Warszawie jakby stale, czy też będzie to jeżdżenie Białystok-Warszawa, kursowanie? To znaczy, tak naprawdę jeszcze nie zdecydowałam, jeszcze jestem na tym etapie, że myślę, że tą decyzję podejmę w tych najbliższych, nadchodzących dniach. No nie ukrywam, że myślałam, że tak jak do tej pory w sejmiku udawało mi się łączyć te obowiązki właśnie radnej, wiceprzewodniczącej. Tak, teraz na pewno będzie trudniej, ja już widzę to teraz. Już teraz tak naprawdę de facto jeszcze się na dobre, że tak powiem w cudzysłowie, nie zaczęło, a już tych telefonów jest mnóstwo, już tych spraw jest mnóstwo, więc myślę, że trudne będzie jednak pogodzenie tej pracy zawodowej. Plus ja jeszcze jestem mamą dwójki małych dzieci, więc tutaj jeszcze kolejny etat, prawda, dochodzi do tego. Myślę, że bardziej będę się skłaniała ku temu, żeby jednak tym posłem zawodowym być, bo to też startowałam. Taka też była moja obietnica wobec mieszkańców, ciężka praca na rzecz całego województwa podlaskiego, a jednak bycie w dwóch miejscach naraz, no to uważam, że nie da się tego czasu na tyle wygospodarować, aby w pełni zająć się dwiema różnymi kwestiami. Tak, jasne. A pan Paweł zostanie posłem zawodowym? Wróci pan to, co pan w tej chwili robi zawodowo? Tak, podjąłem taką decyzję, że pozostanę posłem zawodowym. Jestem na etapie zamykania swojej działalności, wygaszania koncesji i wszelakich spraw z tym związanych. Jeżeli chodzi o nocleg, to wybrałem na tą chwilę hotel poselski. Uważam, że to nie jest najlepszy czas, żeby ewentualnie zajmować się mieszkaniami. Muszę te zawodowe, rodzinne sprawy pozamykać w Białymstoku, doprowadzić do porządku, żeby to nie kolidowało w późniejszym czasie. Także teraz hotel, jeszcze raz hotel. Rozumiem. A jeżeli chodzi o plan taki już poselski, czyli biura poselskie, będziecie państwo otwierali swoje, czy też dołączacie do biur partyjnych, nazwijmy to. Czy pani już o tym myślała? Tak, ja już o tym myślałam i rozmawiałam również tutaj z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, właśnie też z wybranymi posłami, senatorami 9. kadencji, także myślę, że będziemy planować to wspólnie, tak aby no, w całym województwie jednak jakiś ten dostęp do nas tam na miejscu był. Także rozmawiam o tym i planujemy właśnie tak to rozłożyć, że jeżeli powiedzmy ja nie będę mogła gdzieś otworzyć swojego biura w danej miejscowości, to aby inny poseł w tej miejscowości właśnie to biuro tam otworzył, aby... Ale rozumiem, że w powiecie wysokomazowieckim otworzy pani biuro. W Ciechanowcu na pewno. W Ciechanowcu na pewno. Czyli stamtąd, w powiecie wysokomazowieckim. I tam tak. Dostała pani najwięcej głosów wyborców, najwyższe zaufanie. Tak, w całym powiecie wysokomazowieckim, u siebie w Ciechanowcu, w gminie Ciechanowiec 1500, także bardzo wysoki wynik. Chociaż też w powiecie siemiatyckim drugie tyle. Gdzieś jednak ten okręg taki południowy, który bardziej mnie zna, ponieważ z tego okręgu startowałam do sejmiku. No i jeszcze do tego powiat białostocki, także tutaj tą największą liczbę głosów. Natomiast Suwałki, Augustów, czy też trochę mniej, może trzeba te przyczółki tam spróbować uchwycić.
zrobić jakieś biuro poselskie tam, a nuż... Być może tak, być może tak. Rozumiem, ale to kwestia przyszłości. Pan Paweł zamierza otworzyć biuro poselskie. U nas jeszcze jest temat otwarty. Zobaczymy, jak nasze partie się porozumieją. Miejmy nadzieję, że to nastąpi do pierwszego posiedzenia 12 listopada. Także na razie jest temat otwarty. Tak jak powiedziałem przed chwilą, teraz się skupiam, żeby swoje zawodowe sprawy pozamykać, żeby się oddać w całości już od listopada zawodowi posła zawodowego. A proszę powiedzieć, Pani Aleksandro, jak to było, kiedy Pani się dowiedziała o tym, że jest Pani jednak, że te ponad 12 tysięcy głosów, które Pani dostała, pozwoli zdobyć mandat poselski? Co Pani wtedy myślała o tym, jakby o tej przeszłości, znaczy o tym swoim wyborze? Co będzie teraz? No właśnie, to takie pytanie, które chyba pierwsze przyszło mi do głowy, co teraz, co będzie, prawda? Ale to raczej z poczucia takiego obowiązku. Z poczucia takiego obowiązku, że jednak te 12 222 głosy to jest 12 222 osoby. Tak. I to jest wielki kredyt zaufania w stosunku do mnie i moje wielkie zobowiązanie wobec tych ludzi, ale też nie tylko, bo ja myślę, że... Ale czuje Pani ten ciężar odpowiedzialności? Na pewno. Czy jest tak, że no przecież po to tam szłam, żeby... Po to startowałem w wyborach, żeby zostać posłem. Tak, po to startowałam, żeby zostać posłem, natomiast mnie zawsze uczono pokory. Także ten strach, który gdzieś tam we mnie troszeczkę tkwi, on nie wynika z tego, że tak jakby no myślę teraz w tych kategoriach, bojąc się o to, czy ja sobie poradzę, tak? Tylko czy wywiążę się ze swoich obietnic wobec ludzi, którzy ten głos na mnie oddali. Rozumiem. A pan Paweł, co pan towarzyszył? Jaką myśl? Bo rozumiem, że pan prowadził wcześniej działalność dość aktywną. Tutaj jest pan liderem partii Wiosna, więc też odpowiedzialność na panu ciążyła taka dotycząca partii samej. Ale ten wybór? Był pan pewien, że będzie? Nie byłem pewien, bo to były pierwsze wybory, których startowałem. W eurowyborach startowałem, no to z dalszych miejsca, to wiadomo, to było wzmocnienie listy, a nie... Aleksandra startowała do sejmiku z dalszego miejsca. Ale w eurowyborach, no bądźmy realistami, to było wzmocnienie ewentualnej listy. To były pierwsze wybory w moim życiu, gdzie dano mi taki olbrzymi kredyt zaufania i że dostałem tą jedynkę w województwie podlaskim i naprawdę na moich barkach bardzo dużo zależało i jak to się będzie ewentualnie dalej rozwijało. Zrobiłem wszystko, żeby to się powiodło i tak jak Robert do mnie zadzwonił i mówi, dziękuję Paweł, wykonałeś zadanie. Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty później, Adrian Zandberg, ale że Robert Biedroń, Krzysztof Gawkowski, Krzysztof Śmiszek, jak żeśmy ustalali listy, prześwietlali, że tak powiem, moje dokonania, jeżeli chodzi o tutaj w regionie i zaufali mi. No, przecież wcześniej się z nimi w ogóle nie znałem, to jest świeża znajomość. Także duża odpowiedzialność była na mnie, ale uważam, że wykonałaś zadanie. Czy może jest tak, jak Państwo to oceniacie, tak sami? Czy to może jest tak, że dostaliście to zaufanie, ten kredyt zaufania właśnie dlatego, że jesteście osobami, które nie są do końca znane? Może to jest ten etap, kiedy jest lekki kryzys zaufania do osób, które już były w polityce? Znaczy ja... Czy nie? Znaczy moje zdanie jest takie, że do tego, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę lewicy, poszli panowie tym kluczem, że robili research całych naszych dokonań i nie na zasadzie polecenia przez kogoś, tej osoby, tylko trzeba było się wykazać jakimś tym bagażem doświadczeń, pozytywnych doświadczeń, co się zrobiło, co się udało. Nieraz były też porażki w regionie, no nie oszukujmy się. I że wytypowało, coraz było węższe grono i weszliśmy do tego czuba i gdzie już tą kropeczkę nad i postawiono, że daję tobie, bo też do końca nie byłem pewien, bo było więcej kandydatów tutaj na miejsce, tylko tak jak w całym kraju oczywiście. I dlatego jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Teraz tak też jak się spotkaliśmy w Sejmie, to też mi dziękowano, że taką pracę wykonałem. A ja zapytam Panią Aleksandrę, bo to była Pani do sejmiku gdzieś w środku. W środku. A teraz to miejsce ostatnie to jest też takie eksponowane, że tak powiem, trochę inaczej eksponowane, ale dosyć ważne miejsce. Pierwsze, ostatnie. Czemu to
pani zawdzięcza? Temu, że weszła pani do sejmiku jakby ze środka listy, czy też jeszcze czemuś? Czy to jest może po prostu podzielono w ten sposób w Zjednoczonej Prawicy, że miejsce ostatnie dostanie ktoś z Solidarnej Polski? Znaczy ja myślę, że wszystkiego po trochu. Myślę, że wszystkiego po trochu. Na pewno no, ten sukces tutaj ubiegłoroczny mój, jeżeli chodzi o sejmik, osoba zupełnie nieznana, osoba zupełnie z zewnątrz, pierwszy raz startująca z takiego miejsca, odnosi taki sukces, więc wychodzi na to, że jest potencjał. Także myślę, że tak jakby no, to była główna przyczyna. Plus do tego, no nie ukrywam, że też zabiegałam gdzieś o to ostatnie miejsce, tak, no jak dobrze wiemy to... Bardziej niż o ósme na przykład. Na przykład, tak, trochę się obawiałam, że gdzieś tam w trakcie, jeżeli będą jakieś roszady, to z tego ósmego może się zrobić jakieś dwunaste, trzynaste. Tak. Natomiast z ostatniego już raczej się spaść niżej nie da, więc... Tylko więc wyżej. Tylko wyżej można ewentualnie, tylko wyżej. Tak. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli i że rozmawialiśmy na temat tej przyszłości. Gratuluję jeszcze raz tego znakomitego wyniku i osiągnięcia, czyli tej odpowiedzialności bycia posłem, przedstawicielem nas wszystkich. Dziękuję Państwu za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.